Rok 2024 jest bardzo ważnym rokiem dla całej góralskiej społeczności w Chicago. To rok, w którym Związek Podhalan w Ameryce Północnej obchodzi swoje 95. urodziny, a my dziś mamy ogromną przyjemność gościć w studia Pana Stanisława Sarne, prezesa Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Panie prezesie, bardzo serdecznie witam i dziękuję, że znalazł Pan czas, żeby z nami porozmawiać. Bóg zapowiedział: Zabytaska, jak to się go po Pana Semuny kochani e, e, słuchacze, e, widzowie, dziennika związkowego. po nasym Sympogorasku, jak się przyjdzie do chałupy, to się wito: Niechże będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Witamy serdecznie. Piękny strój ma Pan na sobie, a, no ale chyba stanowiska zobowiązuje. Zresztą, górale to, y, to ludzie nie są, dumni ze swojej historii i nie wstydzą się tej historii manifestować, prawda? Nie wstydzą się tego stroju, na przykład no mogę właśnie, stwierdzić, history, jeżeli zaczniemy to o tym stroju, to mhm. nie wstydzą się, ponieważ e, zostali tak wychowani, że ten strój jest e, wartościowy dla ich samych, ubierają swoje dzieci Ta. i to już od Malutkiego, nawet Chrzty odbywają się po góralsku, tak jak to dawniej odbywało się tam na podcholu. Mhm. Tutaj w Chicago można powiedzieć, że to życie góralskie to taką drugą ojczyznę, którą była przeniesiono tych naszych pierwotnych, którzy tu przyjechali, dzisiaj my tutaj gazdujemy i naprawdę te rodziny nasze góralskie podtrzymują tą wielką tradycję jaką jest, a przez to ze nosą ten strój i go widać w Chicago na manifestacjach, na paradach, na naszych pięknych jubileusach, to jest honor, że stajemy się rozpoznawalni wśród społeczności. Jak już widzą, że ktoś idzie w kapelu się w polskiej akcji z przy przyodzianą kobieta, tak. no to już nie trzeba tłumaczyć, kim są ci ludzie. Samo się mówi, że to są górole. Dokładnie tak jest. Niezależnie od tego, kiedy ktoś przyjechał do Stanów, czy 50 lat temu, czy pół roku temu. Zawsze tak samo dumnie reprezentuje właśnie tą spuściznę, tą wielowiekową spuściznę góralską. pan, panie prezesie, kiedy wylądował tutaj w Stanach Zjednoczonych? No, już jestem w tym roku, 30 równe lat. Wow. Nawet chyba to w tym tygodniu przypada. No, brawo, Także to tak się składa. 30 lat, w 1994 roku Aha. przyjechałem do Chicago. Miałem już tutaj tatę, siostrę miałem, mm -hmm. także już część rodziny tutaj była, no, później ta rodzina się nam złączyła, no bo pochodzę z rodziny można powiedzieć takiej wieloletniej, bo nas siedmioro rodzeństwa było, jest oczywiście, brakuje jednego brata, który zmarł, także jest nas w tej chwili sześcioro rodzeństwa, wszyscy tutaj w Ameryce, okay. także no jednak... Wiemy, po cośmy tu przyjechali, no, tu bo jednak... ojczyzna Tak jest. A, a skąd z Polski? Bo wiem, że dla nas Ceprów, Górale to jednolita grupa, ale tak naprawdę to ma ogromne znaczenie. Z której miejscowości, z której części Polski pochodzicie? Województwo Małopolskie, jak wiadomo, mhm, tak. no bo mamy Województwo Małopolskie w tej chwili także tutaj. Powiat taczański. Okay. no to już jest coraz bliżej gór, <noise> tak. gmina Bukowina taczańsko Aha. no to tam gdzie najwięcej się dzieje, no bo to Bukowinę i Białkę to chyba Syczka znają, a Czarna Góra to jest z drugiej strony Włody, jak to się po nasem mówi, czyli rzeki Białki. Czarna Góra, Czarna Góra w tej chwili jest taką miejscowością, która dosyć ostro się zapisała w historii, bo na terenach Czarnej Góry powstał hymn górali wszystkich świata stron, hmm. też możemy o tym Nie. wspomnieć za chwileczkę. Także tam są, jak Golce nagrywali właśnie ten teledysk cały, to Czarna Góra była oprócz, oprócz ich regionów, tam ogol, tutaj Czarna Góra była tym terenem, gdzie był ten teledysk robiony. A Czarna Góra to też leży jako w części y, Spisza, mm -hmm. czyli regionu, który y, jest y, tarczański, czyli Górale, Spisacy Mamy Z drugiej strony mamy Orawę, tak. a za Spiszem, jak powiedzi, patrzymy w stronę nowosądeczyzny, mamy y, region Pienin. Także y, tutaj w Ameryce mamy cztery główne regiony: y, Podhale, Spisz, Orawa i Pieniny. Zrzeszone w naszym Związku pod Wszystkie pan, pięknie reprezentowane. Tak. Zanim 3 lata temu został pan prezesem Związku Podchala, to był pan właśnie prezesem koła Czarnogóra, prawda? Czarna Czarnogóra też, ale byłem prezesem koła demno A pomyłka jest z tego względu, że prezesem Czarnej Góry jest brat. A, Także dlatego rozumiem. <laughs> Także wszystko jasne. wszystko jasne. Ale dziś będziemy rozmawiać przede wszystkim o zarządzie głównym. Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Czym zajmuje się na co dzień zarząd główny? O, to ciężko powiedzieć. Nie dość, że trzeba prowadzić tą organizację. Mhm. Jak wiecie, kochani, Związek Podhalan prowadzi taką dosyć obszerną działalność, bo nie tylko tą działalność społeczną, to jest tutaj jako organizacji polonijnej, jest to też działalność Kulturalna, jaki wielki ośrodek kultury, który jest właśnie w Chicago, a najwięcej tej kultury jest właśnie góralskiej. Mm -hmm. Następną działalność, jako jest, zarządu głównego, mamy naszą salę bankietową. To też podlega pod zarząd, jako po prostu, no bo. Ten jednak to jest pod halan. dom Dom Jak wiecie, mamy białą izbę, restaurację, do której zaprosą. Na Kwaśnicę, na Kotleta po Zbójnicku, na Golonkę, na Baraninę, bo te dania, takie nasze regionalne, no to tam są serwowane. Także, kochani, kiedyś przyjedziecie, to na pewno kosztujecie i delegacje z Polski, które przyjeżdżają do nas, a ich jest bardzo dużo, bo jakoś nie wiem, dowiadują się, Mówię że ale mają restauracje <noise> i dobre jedzenie, także witają się u nas w domu Podhalan, no i trzeba ich też i ugościć, także czasami opinia jest taka, że ta kwaśnica jest lepsza jak tam na Podhalu. A, pięknie. No i przede wszystkim z mojego punktu widzenia Zarząd Główny koordynuje działania kilkudziesięciu kół. Ile tych kół tak naprawdę działa przy Związku Podtalan w Ameryce Północnej? No kochani, na ten okres tych 95 lat, bo to ten 95 lat będziemy świętować już niedługo, mm -hmm. przez ten cały okres czasu powstało kilkadziesiąt kół. I jest ich bardzo dużo, które zostały zarejestrowane właśnie pod Związkiem Podtalan. Jest numerów mamy 87. Każdy numer zostaje w historii, czy działa, czy nie działa, na z, z, zostaje na zawsze do pamięci pokoleń. Mm -hmm. Żeby ludzie pamiętali, że taki, taki klub, czy to nasze koło działało, istniało też tak. i z tych 87, no już kilkanaście nie działa, może można powiedzieć, ponad 20 nie działa. Także w sumie na dzień dzisiejszy takich aktywnych kół w Związku Potalan jest około 60. 60. Czyli gdyby każde koło chciało co ty robić imprezę, to zabrakłoby tygodni w roku. Tak, no jak mamy 50 52, parę to to, braknie. to braknie, braknie tutaj tygodni. I co jeszcze chciałem stwierdzić, że nasze koła w Związku Pod prawie wszystkie mhm. posiadają swoje standardy. Jest to ogromna manifestacja, jeżeli przychodzi taka jubileuszowa msza rocznicowa, nasze sejmy, y jest to potężna siła właśnie w tych standardach, które reprezentują każdą jedną miejscowość, mm -hmm. która ma ten swój standard, także tak jak w wojsku, nie? Standard, podstawa. A, Jeżeli standard jedno, jest standard, idzie na przodzie, sumbo. na przodzie to znaczy, że siła jest. A. Te koła skupiają ludzi, którzy pochodzą z konkretnych miejscowości, z tych, tych czterech regionów Podhala, które pan wymienił. Tak, ale muszę wspomnieć, te właśnie początkowe numery, które mają nazwy Morskie Oko, Sabały, Orkana, generała Galicy i wiele innych, to były koła te pierwsze, które się brały nazwy z ludzi, którzy byli tacy zasłynęli pewnymi sprawami, gdzie byli wartościowymi ludźmi dla nich i obierali się właśnie tego patrona i tak się nazywali. Później Pierwszym kołem, które się nazywa imieniem wioski, jest Czarny Dunajec. To jest pierwsze koło, numer 21, mhm. gdzie już przyjęło nazwę koła swojej rodnej miejscowości. I później już koła, które następne powstawały, właśnie poszły tym torem, że y, mieszkańcy miejscowości, którzy się tu znaleźli, no, ale też się musi zebrać spora grupka, żeby otworzyć, bo jednak musi być ponad 20 parę osób, żeby taki klub otworzyć, tak. nie? To też musiałoby być spora grupka mieszkańców tej miejscowości, żeby Napisać prośbę do zarządu głównego, że chcą spotkania, chcą otworzyć nowy numer Związku Potalan, przynależeć do Związku Potalan. No i tak to się dzieje do tej pory, że właśnie miejscowości tutaj otwierają koła. Na najmłodszym kołem, które się otwarło kilka lat temu, dosłownie pięć lat temu, jest Bańska Niżna to jest najmłodsze koło. Ale dosyć sprężnie działające, naprawdę. Tutaj ten, no bo też chcieli, jak to się mówi, działać, mieć jakiś motyw tej działalności. No i, i też założyli to, właśnie, to jest najmłodsze to koło. Mhm. No, czekamy na następne, bo jest tu dużo miejscowości, które by mogły otworzyć koła. Ale już jest dosyć dużo, także Albo to cieszy, że te nowe koła się tworzą, to cieszy, że organizacja jest dynamiczna. Jak rozumiem, to te koła wspierają te swoje lokalne społeczności w Polsce, tam są wysyłane pieniądze, tam ludzie wyjeżdżają i współpracują z samorządami lokalnymi, czy tak jest? Oczywiście. Z... To nawet sam związek, który powstawał, powstawał z tego względu, żeby pomagać tej rodnej ziemi, mm -hmm. no bo takie, są nas, takie były wytyczne działalności, że trzeba nam no, pomagać właśnie swoim rodzinnym miejscowościom, tak samo koła, które powstają i działają, wysyłają niesamowite sumy pieniężne, Czemu? które przeważnie te sprawy takie nasze, kulturalne, które są i, i, i i kościelne, aby to powiedzieć, nie, no bo wspierają budowę kościołów, remonty. Tak straże pożarne, ochotnicze straże pożarne, remizy, cmentarze, kapliczki, szkoły, wyposażenie szkół czasami w komputery, jak to dawniej bywało, kilkanaście lat temu, że w Polsce te komputery były niedostępne, tak, stąd płynęły kontenery tutaj właśnie przez Polamer, nawet mogę tak, powiedzieć, tutaj. bo najstarsza firma, Aha. tutaj no górale jednak y, przez swoją ciężką pracę tutaj, przez swoją działalność, bardzo wiele jest wielki wkład właśnie tej ciężkiej pracy nasi tam na Podhalu no i w każdym regionie, mm -hmm. w każdej miejscowości, a y, to jest świadome, że właśnie ludzie, którzy tu przyjeżdżają jako w gości, cokolwiek y, w podziękowaniu, później na takie jubileusze, to słyszymy po prostu co się, co się było zdziałane, co było zrobione. No i oczywiście tu nie tylko koła pomagają, bo przejdziemy pewnie jeszcze do innego tematu, bo tak. mamy tutaj. Także związek pod Halam to też taką charytatywną instytucja, bo Każde, co się dzieje, każdy zarobek tych pieniędzy, on idzie na coś. Także to nie jest tak, że my się dzielimy między sobą gdzieś po prostu, bo to jest praca społeczna, gdzie my dajemy tą naszą cząstkę. Każdy dolar idzie na szczytny cel. Oczywiście, tak jest. Mam tutaj przed sobą kalendarz imprez, kalendarz najważniejszych imprez. I ja chciałem przed naszą rozmową zaznaczyć tutaj te zdecydowanie najważniejsze. No i skończyło się na tym, że zaznaczyłem absolutnie wszystko. I ten kalendarz jest przebogaty I, i, i może pozwoli Pan, że tak przejdziemy szybciutko przez to, co, Związ co Zarząd Główny ZPPA organizuje co roku. Ale stycznia. ja się zapytam, Łukaszku, Aha. ile tych imprez jest wszystkich, żeby niektórzy słuchacze słyszeli. Ile jest numerów? Tam? Numerów tutaj na tej liście jest 28, ale ja powtarzam, to jest niekompletna lista. Tego jest dużo więcej. To są tylko te najważniejsze z najważniejszych. O 28 nie damy rady porozmawiać, ale tak popatrzmy na to, co się dzieje. No, 6 stycznia opłatek, 21 stycznia tego roku przegląd zespołów i grup kolędniczych. Jak to wygląda? No, jest to zorganizowane, żeby właśnie tą tradycję kolędowania. Y przekazywać młodszemu pokoleniu. Mhm. Dlatego powstał właśnie przegląd ten kolejniczy tutaj, żeby zachęcać grupy, zespoły, żeby po prostu też szły. Przekazywaniu tej tradycji, żeby. Tradycyjne, bożonarodzeniowe. Tak, tradycje. tak. Jak to kolędowanie się odbywało w, w Polsce, na Podhalu, i na pewno w każdym regionie, bo przecież mamy takie same tradycje wszędzie prawie, mhm. można powiedzieć, no, że u nas są takie mocne i mocne, ten. Tak. To, to świadczy o tym, że trzeba podkreślać. I no lepiej, kiedy ta nauka idzie już o tych wcześniejszych lat, że, że te dzieci, które wiedzą, że się narodził Pan Jezus, że jest szopka, są pasterze, są zwierzęta, to po prostu, żeby oni nie myśleli, że święta Bożego Narodzenia to jest tylko święty Mikołaj albo, albo yy, właśnie, że tylko prezenty się liczą. One muszą wiedzieć, że, yy, że świętujemy narodzenie Pana Boga tutaj, że w naszej tradycji, żeby to dzieci właśnie przekazały. I wszystkie te jasełka, no w tej chwili są, no przeogromne te tematy, y, przekaz tych wiadomości na różne sposoby, śpiewem, recytatorskim, no recytowanie, ale najbardziej po prostu i ta muzyka, i te, i dobranie słów y, do, do tej muzyki, no bo nuta jest nutą, ale jeszcze mm. trzeba wyśpiewać. Także te dzieci nasze, na tym przeklądzie każdy pokazuje, każdy y, po prostu, taki przy tym przyłodziewek jest ubranie, bo stalodowne, zimowe, to musi być takie Słuchaj. takie ciężkie, żeby to nie zmarznąć. I to dzieci dają radę. Dają radę i niesamowicie jest to, jest to właśnie, to jest wielki wysiłek instruktorów i kierowników zespołów, no bo to ich praca jest tutaj ten i, i to oni po prostu przez to pokazują, dzieci wodzą na scenę, ośmielają się na tej scenie, gdzie nie wstydzą się tego śpiewu, tańca i przyswajają po prostu tą, tą płaźnię naszą góralską. Oczywiście, że miłość jest od najmłodszych. Oczywiście, lat. że tak. L w lutym mamy przegląd solistów i muzyk podhalańskich. W lutym mamy również konkurs poezji i gawędy góralskiej. Poezja i gawenda to też y, konkurs dla dzieci, ten przegląd, czy tam już dorośli biorą udział? Przy tym konkursie dorośli, dorośli też mają pole do popisu. Mhm. Konkurs powstał po to, żeby zachować właśnie tą gwarę. A ta gwara jest wiadomo, w każdej miejscowości ona jest w Zeskiej tak samo i regionie. Mhm, tak? mhm. Czyli. Gwara podhalańsko-gwara Śpisko-łorawsko-pienińsko no bo tak, i języki. Także Aha. ta gwara po prostu ten język e, tych regionów się różni tutaj. Także to też jest stworzone, właśnie i regulamin tam mówi, że jeżeli to jest gwara, cokolwiek że ten, który występuje, e, żeby występował w tym tradycjonalnym stroju e, swojego regionu, gdzie jest ta gwara napisano przede wszystkim używają e, wierszy, czy poematów e, tych naszych twórców e, ludowych, e, Wielkich... e, czy tych mistrzów e, w tym pisaniu mhm. i używają tych ich wierszyków, tej ich poezji góralskiej do recytowania tutaj, a tych e, tych ludzi jest dosyć dużo, bo nasi ludzie są prości, ale zdolni do pisania, żeby zapamiętować. To to wszystko po prostu ten... no i przede wszystkim trzeba tą tą gawędę powiedzieć z pamięci, nie czytając z książki, to jest następne po prostu podniesienie poprzeczki tego poprzeczki do góry. Józefinki muzykanckie, to też jest wielka długoletnia tradycja. No Józefinki muzykanckie, no to same mówią za się że tu sprawa muzyki jest, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Także sam widzisz, że, że w każda dziedzina ma tą swoją, to, jakby tak, to chryfne. powiedzieć, imprezę. I w tym dniu właśnie to jest święto wszystkich muzykantów. Wszystkich muzykantów, którzy przygrywają, grają, a oni grają wszędzie, grają na chrzcie, grają na weselu, grają na pogrzebach. nie? Jest to ważnym elementem właśnie naszej kultury, że muzyka jest nieodnoczną częścią. Całej tej naszej kultury. I grają od małego. Od małego grają. No, w tej chwili tych szkółek troszkę się zmniejszyło, mm -hmm. bo dawniej było ich troszeczkę więcej, No, ale te, co pozostały dwie szkółki, które są mu muzyczne, które. Przychodzą na występy nasze, po prostu ten, są bardzo silne. i chyba mogę powiedzieć: Szkółka Gronik, Władysław mm -hmm. Pawlikowski, który prowadzi z rodziną swoją, po prostu tą mm -hmm. szkółkę. No I, i, i Zubek, tu, który prowadzi też szkółkę, gdzie po prostu już te talenty takie poważne tutaj i doskolor ich tutaj. Ten, to są dwie takie potężne szkółki, gdzie tam no, doskalają tutaj te dzieci, żeby Doskonale. grały. No, kiedyś jeszcze był tutaj Andrzej Krzeptowski, yy, o, który tak. prowadził szkółkę muzyczną i wielu jeszcze innych, no ale po prostu. Yy, jak to się mówi, czasami z uwarunkowań może czasowych albo już wiekowych po prostu już się zaprzestali tą działalność. To nie tylko bo jest krzypki i basy, ale i trąbity, i, i dudy. Oczywiście. No i co jeszcze tutaj do Józefinek. Józefinki zaczynamy mszą świętą, bo jest to święto, przy której pasuje, że była msza święta. Mhm. Jest to bardzo uroczysta msza. Muzyka wchodzi kilkudziesięć Kilkudziesiąt tych muzykantów, A, czasami i sto osiemdziesięciu muzykantów, jak jak zagrają tą nutę, no to naprawdę to serce tam, to serce i łomie. Zdecydowanie, tak. Na później w fapie góralskiej kozdy mają swoje te kapele, dzielą się po prostu i, i oni wtedy po prostu pokazują, co umieją, także od małego, rodzinnie i grupami, także to też jest po prostu piękne i, i po to, żeby pokazać światu, że ta muzyka góralska jest wartościowa. Pięknie. Mieliśmy jest bardzo niedawno konkurs koszyczka wielkanocnego, który cieszy się ogromną popularnością. Tych koszyczków jest kilkadziesiąt, czy nie kilkaset co roku. Tak, koszyczek wielkanocny to już też wielko tradycja, bo w tym roku to był 33- mm -hmm. koszyczek tutaj, na początku no to zawsze się odbyło w domu Podhala. Organizowali to komitet sześćsetlecia i radio na Nutę, jak wiemy. W tej chwili zarząd główny wraz z Kołem białem Dunajec po to, żeby żeby ta talencja przetrwała, żeby po prostu to ktoś się tym musi zająć, żeby to zorganizować. Mm -hmm. I to jest cały po prostu też bo, no bo jak nie mógł to zorganizować, no to tego nie będzie, to, tak? I ten, także samo się nie zrobi. Samo się nie zrobi, a też my nie chcieli, żeby po prostu, no bo jednak jeżeli to jest większa grupa ludzi, to zorganizowania, to jest to łatwiej. Tu jest też pokazanie, nie tylko ten konkurs polega na tym, że wybieramy kosicek. Mhm. Mm bo musimy wiedzieć o tym, że trzeba, w kos tym koszyczku muszą być odpowiednie produkty przede wszystkim, tak, tak? ja wiem, że ten konkurs jest konkursem, ale mhm. właśnie tu jest, jest taka lekcja jakby nauki, mm -hmm. gdzie dzieci, które się skupiają koło tego zastawionego pięknego stołu, na którym to są wszystkie te pokarmy, które powinny się znajdować w koszyczku, no one są ogromne, duże, bo to są specjały robione egzekli na, na ten stół. To z najlepsze z najlepszego. Wielkości, no wtedy się mówi, że kiełbasa atako, chleb teli, dogodny, <laughs> tak. także ciasto, babki piaskowe, mm -hmm. ogromne takie pod Wojnę potrójne. Także to wszystko po to, żeby wyjaśnić, co, który produkt re, re, reprezentuje, bo, bo zawsze to się wiąże z religią, tak? I każdy produkt ma swoje, po prostu, że jest że potrzebujemy soli po to, żebyśmy się nie zepsuli, tak, żeby się mięso nie zepsuło, tak, właśnie historia. tutaj i tu jest na tym koszyczku jest właśnie to się opowiadało, żeby dzieciom zostawało w umyśle, co znaczy jajeczko, co znaczy chleb, co znaczy baranek, co znaczy kiełbasa mhm. i, i wszystkie właśnie te produkty, które się znajdują w tym koszyku, także to jest, jest po prostu lekcja, po prostu przekazaniu tej kultury, tradycji, tego, co się ma znajdować w tym kosycku. Wybór zbójnika. To sprawa z tego weekendu. <noise> tak, tak, królową tak. będziemy wybierać we wrześni, nową królową ZPP. Natomiast zbójnik jest już wybrany nowy. Zbójnik, kandydat na zbójnika i... Uh, chomielnik, 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 Chomielnik. Jest wybrany Łukasz Zbójnik. Jest to Marcin Łaś. Gratulujemy. Zespół Siumnik. Mhm. Zespół siódmy to reprezentacyjny zespół Związku Podhalan, jak wszyscy chyba wiedzą. Także e, gratulacje już do niego, bo wczoraj my mu składali gratulacje. No ale teraz zbójnik, no nie więcej wszyscy wiedzą, jaką mu spełniać rolę zbójnik. tak? No po, co, po co byli zbójnicy, nie? Żeby zabierać bogatym i rozdawać biednym. No to co wie, coś zna ten temat. No to Ktośik jest biedny, zbójnik jest po to, żeby tym bogatym, tak jak powiedziałeś, zabierał ten I, i to tak właśnie w tej historii. A to też zbójnik jest wybierany po to, że ta część młodzieży, Miała też swoją cząstkę jako w tej całej działalności Związku Podhala i to jest bójnik Związku Podhala Północnej Ameryki. Tak on się nazywa, że on jest tym, od tej młodzieży reprezentuje jako naszą całą młodzież ze strony chłopaków tutaj, także on reprezentuje. No my jeszcze nie są tacy światowi, że tam będziemy kombinować, że ja jestem albo tym, albo tym. Jest chłopakiem i koniec. Bardzo Także tutaj, tutaj mają rolę do popisu. Na zbójnik zawsze organizuje swoje posiady zbójnickie. od kilku lat muszę tu pochwalić zbójników ostatnich, mhm. że, że te wszystkie dochody, które oni zbierają, w dużym można powiedzieć, 90%, 95% idą na zakup działki dla Związku Podhalan. Taki był pomysł tutaj byłego zbunika Daniela Garbacza, który to zapoczątkował. Mhm. Także jemu trzeba podziękować ten fajny so. pomysł tutaj, że, że w taki sposób podszedł do sprawy, że taką inicjatywę zrobił. No i teraz następni zbunicy jak już organizują, nie sami, bo to pomagają rodzice, cała rodzina zaangażowana i oni po prostu idą, zbierają, kontynuują, te, to, kontynuują to wszystko. Mhm. My Przeskakujemy y, y, rzeczy związane z y, obchodami 95-lecia, do nich wrócimy, o nich opowiemy w szczegółach, ale ta, w lipcu mamy wielki piknik, później w sierpniu mamy a, odpust podhalański, we wrześniu mamy dożynki podhalańskie. To takie duże plenerowe imprezy. To już są plenerowe imprezy, które z roku na rok organizujemy po to, żeby jednak podbudować finanse naszej organizacji, no bo takie organizowanie plenerowej imprezy, no to już jest takie duże przedsięwzięcie. No i mogę powiedzieć, że ostatnie, ostatnie dwa lata, jak jestem prezesem, yy, ten piknik e, urósł bardzo dużo po prostu, Świetnie. bo pamiętam przez 20 lat te pikniki były duże w związku, z tam jeszcze pamiętam, nie wiem czy pamiętasz, w Yorkville. Tak. tak, to były ten później Yorkville się skończyło. Później przyszedł kryzys 2008 rok. Mhm. Wszystko to, wszystko już zmalało. No i jakoś ten piknik nie mógł urosnąć urós do, do takiego, żeby kilka tysięcy ludzi się na nim przewinęło. Tak? A w tej chwili jest to jest. już osiągalne. I powiem, że nawet po prostu tutaj o sponsorstwo, cokolwiek, nawet niektóre duże firmy same pukają do naszych Bardzo drzwi. Dobrze. I ten a piknik jest atrakcyjny, bo słuchajcie, nie na każdym pikniku wygrywa się 3000 dolarów cashiem. Wow. W tym roku linie lotnicze nasze Polskie Lot zaoferowało nam darmowy bilet do wygrania Świetnie. liniami LOT. Także. No, można powiedzieć, że idziemy z. Prestiż tym, rośnie. Prestiż rośnie, a bardzo dobrze, po prostu, że, że górale mogą pokazać, że umią też coś zorganizować, a to nie jest tylko góralski piknik, bo na tym pikniku powiem szczerze, że, yy, nawet można powiedzieć, że 70% to jest północ. I, I to są nie górale, powiem Super. szczerze. Ludzie przyjeżdżają z, całe, z całego Chicago. Tak, przyjeżdżają z, tak. z południa. Rok kończą y, festiwale. Najpierw w październiku jest konkurs partanecznych, a później w listopadzie i w grudniu festiwal na góralską nutę oraz festiwal Tradycja na co dzień. Może o tych festiwalach porozmawiajmy troszeczkę. Y Festiwal konkurs Spartaneczny jest tą e, początkową tą częścią festiwalu na Góralską o, Nutę, rozumiem. bo na samym festiwalu właśnie jest to wręczanie tych statuetek, tych naszych e, e, Fryderyków, jakby to tak. powiedzieć, Góralskich. E, tutaj, ale żeby wręczyć Fryderyki, musi odbyć się konkurs. E, z początku festiwal odbywał się, to wszystkie te konkursy były na festiwalu, mhm. ale że to wszystko rośnie. No to jednak ten konkurs trzeba było prze, przesunąć, przeprowadzać dużo wcześniej. No bo no, duża ilość tych występów. Przede wszystkim śpiew i tak, par, bo to jest konkurs partaneczny, gdzie tak. mamy kilka kategorii, już od 3 do 5 lat. Tak, od Tak, od 3 do 5 lat. Od 5 do 7. Od 7 do dziewięciu. Od 9. Dziew no, później nie to jest co 3 lata te mhm. kategorie są, ale to są te, także co 3 lata jest kategoria i to do 25 lat. Wow. I później już jest kategoria zwierz. Także y, podzielone jest tutaj na kategorie, żeby, y, żeby grupka startujących nie było za dużej różnicy wiekowej. Jest to ważne przy takim konkursie, jeżeli dziecko, które ma 7 lat, a dziecko, które ma 10 lat, to jest to różnica wiekowa i na pewno zdolności są dużo większe, tak? No dokładnie. Dlatego, dlatego jako organizatorzy wraz tutaj z kierownikami zespołów, instruktorami, Dopracowujemy właśnie te regulaminy też, i, i czasami trzeba coś zmienić, żeby ulepszyć tutaj, ale nic się nie zmieniło takiego, żeby tu prze, przewracać cokolwiek, ale takie drobne rzeczy, które po prostu pozwalają tutaj, żeby żyli, które ocenia tych talentczników było, jakby to powiedzieć, sprawiedliwe dla wszystkich. Także tutaj oceniani są tonecznie jako chłopak dziewczyna, która z nim tańczy, oceniani są ich ubiór, ich zachowanie, jak oni tańczą, jaki mają stosunek do siebie, czy patrzą bo, sobie w oczy, tańczą, bo to się nazywa Łukasz toniec zalotnic, tak, że chłopiek, chłopak, który wyrwał dziewczynę na, na podest, tak, do tańczenia, tak to dawniej bywało czy przy ognisku, musiał tak tańczyć, tak pod, się podpodobać, że ona zaakceptowała go, po prostu to, po prostu ten taniec, że po prostu ten taniec później musiał wyglądać tak, jak wyglądał i to jest właśnie pokazanie e, tego tańca zalotniego, bo tańce się dzielą na różne e, mhm. tańce, mhm. no bo to, mhm. to, to też są segregacje, taki, taki, cziaros, e, pośtery, nie także to jest, tak, to jest, to jest, to jest, wszystkie całe po prostu tutaj e, te, 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 nauki. To chodzi tutaj. o najdrobniejsze szczegóły, tak, jest. być wiernym. Tym tańców do, do no i przede wszystkim ubiór ubiór też jest oceniany tutaj, bo musi być to jednak e, e, ubrany e, jakoś. Hmm. Tak porządnie, bo mm -hmm. no, potem powiedzieć, żeby po prostu widać było, że to jest zadbane, że jest koszula wyprasowana, jest spinka, jest kapelusz, jest piórko, są kostki, żeby po prostu, tak że tak? ten regulamin jest po to, żeby się zachować właśnie tego tradycjonalnego stroju, żeby nie używać czegoś nowoczesnego. No bo to już jest, potem zmieniła się ta kultura, mm -hmm. no bo to już nie jest to samo. Także tutaj dbamy przede wszystkim o to, żeby, żeby właśnie zachować tę tą pierwociznę tak zwaną, która to była. No i proszę jeszcze o parę słów o, o Festiwalu na Góralską Nutę, czego dotyczy ten festiwal, to te właśnie te Fryderyki, o których Pan wspomniał. I, i później przychodzi listopad, zawsze w listopadzie organizujemy mm -hmm. Festiwal na Góralską Nutę, gdzie właśnie ci, co zdobyli Pierwsze, drugie, trzecie miejsca w swoich grupach, w który, zespołach, w których tańczą. Każda grupa ma odpowiedni czas, festiwal jest przez dwa dni, mhm. odbywa się. Także oni tańczą i później, jak skończą, są odczytywani przy publice osoby, te dzieci, które zdobyły miejsca pierwsze, drugie, trzecie, i wtedy trzecie i wtedy, 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 są zaprezentowani, że cała publiczność i, i widzi te osoby, które z, z, zakwalifikowały się, zdobyły Świetnie. te pierwsze, drugie miejsca. Na a tych zespołach troszeczkę jest, bo powiem, że teraz te wszystkie zespoły nasze góralskie, każdy zespół ma prawie po trzy grupy. Mhm. Te dzieciątka malutkie te większe takie do 12 roku może tak. i potem jest ta młodzież, taką prawie już dorastająca młodzież i każdy zespół już ma prawie po te trzy grupy, no to jak tych zespołów jest e, osiem, dajmy na to, i po, pomnożyć przez trzy, no to ci wychodzi równy tak, raunek 24, i tak? I, I to po prostu ten. Nawet jest na festiwalu nasim e, do tej pory tu przyjeżdżała i Kanada, w tym roku było New Jersey, e, przyjechało e, tam Właśnie mamy oddział w New Jersey jako koło, które działo, mają też swój zespół. Yy, Podhalanie z New Jersey się nazywają, to też byli tutaj. Przyjeżdżają zespoły z Polski, gościnnie też, no w tym roku żeśmy nie mieli, bo jak nikt nie bardzo się ten, zawsze zapraszaliśmy zespoły tutaj yy, innych krajów. No w tym roku yy, ter Godziny noc nawet nie puszczały po prostu tutaj. Nie zmieści się w czasie. Bo, bo nawet nasze polonijne zespoły, które tutaj działają, były telefony od instruktorów, kierowników tych zespołów, mm -hmm. że, że dlaczego nie zapraszamy. No były wici, był wesoły lud. Te zespoły są bardzo no, też takie bliskie no i, i które po prostu działają. A, I teraz chyba będzie trzeba zrobić, że no pewnie na następną trzeba pewnie ten zespół opuścić, a zaprosić inne, bo jednak czasowo w sobotę żeśmy skończyli gdzieś koło godziny 11 już w nocy. W niedzielę już nie mówię ile po prostu, bo nie dość, że ten występ jest 20-minutowy, te 10 minut na to, że z poślizgiem, no ale co z tego, jak każdy zespół chce się zaprezentować, no przeciągają nam te występy, no i później każdy zespół po parę minut i to potem się robią godziny z tego, ale no nie dziwić się, każdy chce się pokazać, y, tą Płaźnię królewską mumę piękną tam ojcic i to jest woźne, że te dzieci chcą, jest to troszkę kłopotliwe, no ale co tu nie robić, jak po prostu, jak to wszystko na dobra całości no, też jest i, i tutaj także... Przeskoczyliśmy, panie prezesie, uroczystości związane z obchodami 95-lecia w związku pod w Ameryce Północnej. Tutaj zaproszenie z przepięknym znaczkiem, który będzie no, upamiętniał to, to, to 95-lecie. Bankiet zaplanowany jest na najbliższą sobotę. Niedziela. Niedzielę, na najbliższą Niedziela. niedzielę, tak. a najpierw będzie Msza Święta, w którym kościele. Matki Boskiej Częstowskiej w miasteczku Sysro. To o godzinie 10. O 10, mhm. tak. Zap, zapraszamy już na mrze. Natomiast o 2 w domu pod rozpocznie się e, uroczysty bankiet. Co będzie w planie tego, tego bankietu, w programie? W planie bankietu, jak każda organizacja, no przede wszystkim e, e, na czytanie historii chyba nie będzie tak za dużo czasu, bo wiemy, e, aby przyszło nam opowiedzieć 95 lat. To jeden wieczór jest to za nie mało. Nie wystarczy. Nie wystarczy, absolutnie nie wystarczy. Na pewno wystarczy to, że w tej chwili już mamy takie tutaj media, że. Każdy może zaguglować, jak to się mówi, i zawsze znajdzie jakiś cząstek historii, który go interesuje, zawsze tam gdzieś znajdzie. Ale przede wszystkim na tym bankiecie to jest czas podziękowań, przede wszystkim ludziom, którzy przez wiele lat pracują. Mhm. Są to oznaczenia mamy własne związkowe oznaczenia medale są oznaczenia państwowe, są oznaczenia instytucji są podziękowania jako od nas tutaj też jako od Związku Podhalan dla właśnie wszystkich tych instytucji, czy to branży, tutaj jakichś biznesów, które tak. wspierają naszą Współpracujecie działalność. Pracujecie praktycznie ze wszystkim, prawda? Oczywiście, oczywiście media, które po prostu to też jest, jak to się mówi, współpraca, też przychodzi czas, kiedy trzeba powiedzieć dziękuję i, mhm. i nawet, jak to się dają, wystarczy kawałek kartki napisać na dziękuję to już coś znaczy, Oczywiście, tak? A tutaj podziękowania na pewno będą bogate i, i, i trzeba podziękować. No i też na, na takim bankiecie są zawsze honorowi goście, no bo nie, jak tu nie robić, nie zaprasza jak ktoś 95 lat. Nie wiemy, czy my doczekamy stulecia, bo tego nie wiemy. Ale trzeba świętować to, co mamy na dzień dzisiejszy, tak? A mamy co świętować, no bo jednak organizacja od dnia założenia, ona Nigdy nie zmalała i no cały co zrośnie. Także jest to wielkie święto, Nasek tutaj i, i, i jest to świętować, bo naprawdę organizacja jest tak prężna, że tu by trzeba było jeszcze dużo, dużo tak gadać. I no ten dorobek jest przepiękny. Panie prezesie, wiele tych rzeczy zarząd główny może organizować, bo dysponuje przepiękną salą, przepięknym miejscem, które może pomieścić goście, które ma przepiękną salę. Mówimy tutaj o domu Podhalan. I drodzy Państwo, Dom Podchalan przychodzi w tej chwili niesamowitą metamorfozę. Co dzieje się w Dom Podchalan w tej chwili? Troszkę myśmy zdecydowali z dyrekcją tutaj, że, że na to 95-lecie by trzeba było troszeczkę zmienić kolory, może troszeczkę wystrój zrobić. Nie tylko dla nas samych, ale dla tych, którzy używają tą salę, którzy przychodzą, robią różne rozmaite imprezy. No to jednak trzeba klientowi też jakieś przedstawić po prostu argument, że nasza sala jest atrakcyjna. To i tak. tak. Ten, no, ciężko jest, jeżeli no, nasi mieszkańcy, nasi górale mieszkają, no, by to powiedzieć, w większości już na przedmieściach, mm -hmm. tak? Czyli miasto Chicago zostało już e, troszeczkę tam z tyłu i, i nasza placówka też. No, ale patrząc na wszystkie organizacje e, polonijne, większość mieści się w Chicago Wsiądo też. Wciąż Chicago, tak. Wciąż Chicago, no i my jesteśmy dalej w Chicago. No i także. Kapeskę trzeba było remontu takiego troszeczkę dekoracyjnego zrobić. Ten no nie wszystko od razu da się zrobić, no bo wiadomo, ale na 95-lecie już w tym tygodniu sala tutaj troszkę ładnie wyglądała inne, inne kolory, inny nastrój. Także i ja myślę, że, że to też jest dobrym punktem, bo przez 20 lat na tej sali tak strasznie dużo nic nie było poprawiane. Wiadomo, zmieniane żarówki, tam jakieś poprawki, ale. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy jest dość parę ładnych rzeczy zrobione jeszcze będzie dość e, zrobione e, myślę że do końca mojej kadencji. No bo to wiadomo każdy prezes to liczy tą swoją kadencję. Nie? To się zrobiło tam to tak. się zrobiło. To jest po prostu podsumowanie tej działalności po tym nie? przy Sejmie. A na 95-lecie co by goście nasi, którym my zaprosili też się czuli i widzieli że, że po prostu nie jest to troszeczkę to samo coś się zmieniło to znaczy że jak coś się zauważą to to coś ci ludzie tej mhm. organizacji robią. Pan prezes jest skromną osobą, ale ja powiem Państwu, jak tak naprawdę jest. Tam jest gruntowny remont, dom Podhalan jest w tej chwili nie do poznania. To, co dzieje się w środku, no, to jest sala XXI wieku w tej chwili. Dziękuję. W no, wszystko jest nowe, wszystko jest nowoczesne. Jeżeli nie byliście w domu Podhalan ostatnio, to się wybierzcie. Będziecie naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni. 4808 South Archer Avenue. Zapraszamy, bo... Tam naprawdę, mówiliśmy już o tym, można dobrze zjeść. Nie tylko zorganizować wesele czy jakąś imprezę, ale dobrze zjeść. Oczywiście, że można zjeść. Wszystko jest świeżutkie. Mhm. Kucharkę powiem naprawdę, kobieta zasługuje na słowa dziękuję. Niektórzy ludzie po prostu przychodzą. No, nie, nie dowierzają, że tak smaczne mamy to jedzenie. Nie, nie będę przechwalał żeby nie, nie mówić ten wiadomo, ten. Wiecie, jak jest w tej chwili sytuacja, ciężko u pracowników. Tak. E, dawniej było inaczej. Myśmy przyjeżdżali, szukali każdej pracy. Dzisiaj nasze dzieci się kształcą e, i idą w świat. To już, nie, to już nie jest ta sama Polonia, co była 25 lat nawet temu. Jest to zmiany e, naszych polskich delikatesach. Dawniej się szło do sklepu, żeby zobaczyć jakąś dziewczynę, poznać cokolwiek. Takie były czasy, no, no, mówimy jak było. I tutaj i, i te, nie będę mówił o sobie, bo tak samo było ze mną, z moją żoną. Pracowała w sklepie, doszła do szkoły, pracowała w tych delikatesach, i później po prostu my się spotykali. Dzisiaj młodzież ta motorskie inne życie. Uczą się i uczą tutaj i, i ten, ale w domu pod Halan też się spotykałem, bo tej młodzieży góralskiej moment naprawdę dużo. Pięknie. Y Pan, panie prezesie, został wybrany w 2021 roku podczas 31 Sejmu. Kadencja trwa 3 lata, w tym roku kolejny Sejm. Kiedy ten Sejm będzie obradował? No, już za kilka miesięcy. Także mm -hmm. już się przygotowujemy. Po bankiecie 95-lecia będziemy ostra, trzeba. przechodzimy do następnego, nie dość, że mamy pi, pi, organizowanie pikniku. Ten trzeba przygotować same Związku Podhalan, jest to zjazd wszystkich Podhalan, zrzeszony w Związku Podhalan, a jest to New Jersey, Florida Arizona, jest to zjazd wszystkich Podhalan, którzy są właśnie zrzeszeni i ale jeszcze na początku powiem, że zanim zostałem prezesem, pełniłem funkcję 4 lata wiceprezesa w zarządzie głównym. Tak, także przez te 4 lata na pewno też zdobyłem takiego doświadczenia tak. w działalności, bo jest to naprawdę potrzebne, żeby być prezesem. A jest to potrzebne, żeby poznać warunki działalności. Poczuć to, jak to wszystko trzeba przygotowywać czy organizować, mhm. żeby wyczuć tą sytuację, jak to się mówi, ten nie, nie, bo można przyjść, dosać prezesem, ale to jest, to jest naprawdę. Trzeba wykonać robotę. Trzeba wykonać robotę i, i tu trzeba troszeczkę, troszeczkę mieć takiego obeznania tego wszystkiego, ale powiem szczerze, że zarząd, który ja wybrałem na Sejmie, razem ze mną. Mhm. No, bo nie wiem, czy wszyscy już wiedzą, od y, prezes Józef Cikowski jak go bym mówił urząd, postawił warunek, że tak, on weźmie funkcję prezesa, ale jako prezydent, tak jak prezydent Stanów Zjednoczonych, czy każdy prezydent, dobierał sobie współpracowników. On sam. On sam, ale Izba Sejmowa musi to też zatwierdzić. I w taki sposób, tak samo i ja postąpiłem przy wyborach, zarządu, gdzie ja wygrywając wybory. Miałem już obsadzone stanowiska, kto obejmie to stanowisko, kto obejmie to stanowisko. Tak z grubsza można powiedzieć, że miałem to już dopracowane z to, to osobami. To gwarantuje dobrą współpracę, bo, bo w tym zarządzie, w tym trzonie, który decyduje i wykonuje największą pracę, nie ma konfliktów. Wiecie, w którą stronę to wszystko ma iść i jak te projekty realizować. Tak, to jest bardzo dobre stwierdzenie Twoje tutaj, że ten, i myślę, że, że jest to pozytywne mhm. i, i obstaję za tą opcją, żeby w taki sposób to było, tak. bo jednak tu jest to właśnie ta współpraca wygląda troszkę inaczej, inaczej się pracuje wtedy i można dużo więcej zdziałać. Mhm. Także sam byłem za tym, żeby w taki sposób było, sam to zrobiłem. No, jeżeli prezes sam nie zrobi nic, jeżeli nie ma wokół siebie ludzi, tak? Prawda. Prezesa wszyscy gdzieś będą doceniać, wychwalać, na ten zarząd też pracuje, po prostu ten, no to potem prezes musi jakoś się oddzięczyć zaś tak. temu zarządowi, nie? Panie prezesie, pańska praca jest doceniana po obu stronach oceanu i chciałbym na moment zatrzymać się i porozmawiać o, o wyróżnieniach, które, które pan otrzymał, bo... Może zacznijmy od, od Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi, a, który został Panu przyznany przez prezydenta tak, Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, Andrzeja Tych wyróżnień jest więcej. Jest to brązowy medal w Związku Podhalan, przyznany za, za Pańską pracę już w Zarządzie Głównym. Tutaj został Pan wyróżniony i zaliczony w poczet Kawalerów Orderu Świętego Stanisława. Ale rzeczą, która z mojej takiej perspektywy nie góralskiej, jest ogromnym wyróżnieniem, było pasowanie na zbójnika, które odbyło się w zeszłym roku podczas 57. sabałowych bajań. Jak duże jest to wyróżnienie dla, dla Górala przede wszystkim? Ogromne, muszę przyznać, ogromne. Mhm. Jest to niesamowity zaszczyt być pasowany na tak ogromnej imprezie, jak sabałowe bajania. Dzisiaj jest, jest to ogólnopolski, można nazywać się z tego względu, że jest dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Kultury, mhm. no bo to jest kultura. I robi się to festiwal, właśnie Sabałowy Bajań zrobił się ogólnopolski. Pamiętam czasy, bo to jednak jest moja gmina, można powiedzieć tutaj, Bukowina Tatrzańska. Jako chłopak tam pan chodził? Obserwował. Człowiek jeszcze sobie nie zdawał sprawy wtedy, że, że po prostu coś takiego może kiedykolwiek zaistnieć. Tego, 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 tego nie można przewidzieć, nie można wiedzieć tutaj. Pasowanie nas, Monika, to, to nie jest po to, że tam się, się tańczy, śpiewa. Pasują ludzi, jakby to zasłużonych dla kultury, mhm. zasłużonych za promowanie Właśnie tej góralszczyzny, ludzi, którzy coś zrobili w kierunku góralszczyzny. Jest to ogromna lista tych ludzi, bo co roku już przez 57 lat. 57, 57 lat jest pasowaniem właśnie na tego zbunika. W tej chwili tego pasowania dokonuje właśnie profesor Stanisław Chodorowicz jako hetman zbójnicki. Hetman zbójnicki. Czyli ja by to powiedział nasz boss, nie? No właśnie <laughs> nas boss. Noc tam pasuje, no i jest to niesamowite przeżycie. Dla mnie osobiście było naprawdę dużym przeżyciem, bo takiego, same medale są medalami, ale być na tej nocy z tam, moi, przy tym ognisku, przy tej walce, która jest od człowieka trzy razy większa, to jest po prostu przeżycie niesamowite i na pewno zostaje jako świadomości, mi osobiście do końca życia zostanie. No bo jest to niesamowite wyróżnienie. Mm. Nie każdy tam może się znaleźć na tej liście. No bo wiadomo trzeba zasłużyć. Trzeba też. Mieć dorobek. A, no i powiem, że no to też idzie do, jako prezes Związku Podhala. To też idzie na naszą organizację chyba poszło. Pierwszym prezesem, który sprawował funkcję, który został y, pasowany na zbójnika. Tak. To się nigdy w historii wcześniej nie zdarzyło. Nie zdarzyło się tak. Chociaż mamy tu zbojników pasowanych, trzeba mi o nich wspomnieć. No właśnie, I kim są z Bo w widzicie, mimo nic, rzeczy, których by cię nie zainteresowały. Mm -hmm. No i trzeba było sprawdzić, czy ktoś jest tutaj w Amelce, co był pasowany na zbojnika. No i okazuje się tutaj, że już pasowany na zbojnika był świętej pamięci Józef Bafia z radia na Góralską tak. Nutę, który prowadził, niektórzy może pamiętają jeszcze. znamy. No my jeszcze pamiętamy Łukaszku, mm -hmm. ale nasza młodzież może nie wiedzieć, tak? Górol z krwi i kości, ten Iłoniusz był pasowany właśnie, nie pamiętam w którym roku, bo to mm -hmm. by musiał dobrze sprawdzić, tak? Ten. następną osobą, która jest taką bardzo słynną, jest właśnie kierownik zespołu śleboni w USA Marian Brea, mm -hmm. bo Marian Brea też był właśnie Kierownikiem tego domu kultury, też jako młody no, no jest, po studiach, już po prostu tam pracował, mhm. ten no to jakieś te zasługi już były, także też później po wyjeździe został doceniony przez właśnie pasowanie na tego zbójnika. Wczorajśmy nawet rozmawiali na ten temat. Ta. No i trzecia osoba jest Marek Ogórek, też chyba może niektórzy wszyscy znają, jest on chyba wiceprezesem Fundacji Tarczańskiej. Mhm. Także no i no i teraz jest czwarty jest, jest czwarty. od roku. Ten, no, ten, cały, ten cały właśnie, jakby to powiedzieć, dorobek jako pasowanie mhm. tego na no teraz jako wykorzystujemy. O, przepraszam, jeszcze jest pan doktor Bronisław Orawie. I też jest zbójnikiem. Pasywaniem. Tak jest, tak jest ten. Widzisz, byłem zapomniał. Także on też tam się zasłużył w tej historii właśnie tych zabawnych bajań. No, i ja od dzisiaj wczoraj pasowałem nowego zbunika tutaj Marcina Łasia. Właśnie tą ciupagą tam z tych sabowych bajań, bo jest to specyficzna ciupaga po prostu. Właśnie porozmawiajmy o tym, jak to wygląda. Bo y, Hetman, pan, 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 pan profesor Stanisław Chotorowicz, on pięknie mówił o, o znaczeniu tego pasowania i o tym, co otrzymanie tego honoru powinno oznaczać w waszym życiu. Y, ale otrzymaliście właśnie ciupagę, a tam kilka takich insygniów. Jaki nowo pasowany zbójnik otrzymuje. Jak to wygląda? No jest, jest, to przeżycie, to pasowanie. Oczywiście trzeba kilka słów u osobie mm -hmm. tam... O, oni tam powiedzą, zadadzą, aby to powiedzieć takie pytanie jakieś takie po prostu, że to był, że to się nada jest na tego zbójnika. To takie symboliczne tak. pytania w, 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 każdy w jakiejś tam dziedzinie, cokolwiek właśnie z kultury góralskiej na tych sapowych bajaniach, ja jest pasowanie, przede wszystkim e, dostaje się tą ciupagę, mhm. którą e, tą ciupagą, jakby to godać, się mo iść przez tymi perciami, mhm. równać ten świat, nie? żeby równać, czyli głosić to, że kultura góralsko tradycja jest najważniejszą rzeczą w wychowaniu młodego pokolenia, o to, to chodzi, żeby właśnie to młode pokolenie iść świat i, i góralszczyzny, bronić za góralszczyzną, być, to są właśnie te cechy właśnie tych zbójników, dostaje się pierścień góralski, nie mogę go dziś założyć, bo nie wiedział, że będzie takie pytanie, no, ja bym wiedział wcześniej, to bym się tu przyrywtuł, także jest pierścień góralski, gdzie na pieszczeniu są wyryte słowa, czego nam trzeba pilnować, mhm. o co moment dbać, także są tam słowa wyryte tej loty Przysięgi Zbójeckiej, jest poświadczenie hetmańskie, że się było pasowanym, piękny, zrobione, Takimi, tutaj, że się jest pasowanym ten mm -hmm. na Zbonika. Także to są właśnie te, te ornamenty, aby to powiedzieć, no tak. które, które tutaj są, to, że się reprezentuje, właśnie tą grupę tych ludzi tutaj. Ale to myślę, że przeszycie było niesamowite. Niesamowite. Sam to naprawdę powiem, że, że łezka leci wokół. No, i, i też y, y, muszę Ci powiedzieć, że nie wiem, y, zrobiłem taki niesamowity gest. Y, jak otrzymałem tą chipagę, ucałowałem tą ciupagę, hmm. po prostu mam to utrwalone na zdjęciach. Y, jak tą chipagę otrzymałem od y, właśnie tego y, Hetmana, nie wziąłem tą ciupagę, nie no i wziąłem się, ucałowałem. I mam to zdjęcie zrobione, jest tam gdzieś, tych, tych reporterów było dużo, tak. i ujęli to, ujęli też to, y, właśnie ten gest. Pięknie. No, to taki gest po prostu, jakby to otrzymujesz tą broń i idziesz na tą wojnę, nie? I, i możesz walczyć tą bronią. Tutaj, a tą bronią jest, ciągam, to jest symbol właśnie tego równania świata i zobijesz świat dalej. Wielkie, wielkie gratulacje, proszę przyjąć no kolejny. Tych wyróżnień i dla pana osobiście, i dla Związku Podchalank, któremu pan w tej chwili przewodzi, jest mnóstwo, nawet teraz rozmawialiśmy. Polish American Police Association, dar serca. Cała grupa innych organizacji będzie Wam dziękować, będzie Wam gratulować, będzie prosić o kolejne lata ciężkiej pracy. My się do tego chóru dołączamy. Też, no gratulujemy, się. też dziękujemy i też prosimy o więcej. Panie prezesie, chciałbym jeszcze porozmawiać o Panu przez chwilę. U -u. Bo od lat słynął Pan z robienia przepysznych, oryginalnych osypków. Znajdzie, znajduje Pan jeszcze czas na to, żeby się tym zająć? Powiem szczerze, że nie. Ach, szkoda. Mówię no, już swoje. Swoich... No, ja wiem. <laughs> I wszystkich musicie Łukasz którzy... no. kosika z osypkami nie przywiozę, bo i <laughs> <laughs> Ale jak to Ale... kiedyś było, bo to z bratem wyrabiam y, Tak, tam, tak, biorce. z bratem, z bratem i to e, od wielu wielu lat, e, żeśmy tutaj ten nie tylko e, żeby e, na naszym terytorium jako góralskim na południu mm -hmm. e, Kilkanaście razy żeśmy reprezentowali nawet Związek Podhalan na różnych tutaj szykagowskich imprezach, które były organizowane przez inne organizacje, gdzie jako Związek Podhalan mieliśmy stoisko, żeby po prostu reprezentować takie, były kryteria wtedy tej działalności jeszcze zaprezentowała Świętej Pamięci Andrzeja Agentka, tak. gdzie po prostu, no inaczej ten świat był gdzieś zbudowany. Teraz właśnie jak przyszedł czas tej działalności, no, to już tego czasu po prostu tyle nie ma, no bo trzeba poświęcić organizacji. Mm -hmm. Wiem, że brat Grzegorz tam coś od czasu do czasu jeszcze, jeszcze, jeszcze coś upuci bądź kiedy mi podwie tam jednego, ale też nie ma czasu, no bo jak wiesz, prowadzi zespół, szkółkę przy zarządzie głównym. Ta. No, i to też się podjął tego po prostu, nie, i to też jest dodatkowa dla niego praca. A sam się pomyliwać ze prezesem jeszcze koła oddziału, no to ty jesteś obowiązki obowiązki no jako pęsa w kole. Także, yy, yy, nie wiem, pewnie będziemy musieli się przejść na emeryturę niedługo, co zacząć pucić te łoscy. To jeszcze dużo macie do zrobienia. A rzeczywiście na emeryturę przyjdzie czas, bo o tym, o tym czasie chciałbym porozmawiać, bo tak. Yy. Praca w zarządzie głównym, a pomaganie najróżniejszym osobom, ym, prowadzenie własnej firmy, bo przecież prowadzi tak, pan, tak, własną w każdy, firmę. Tak, tak. Każdy pracuje, musi z czegoś żyć. No Dokładnie, bo no. praca w organizacji jest charytatywna, z tego nie ma żadnego zarobku. Trzeba także... przeznaczyć trochę czasu na to, żeby przynajmniej od czasu do czasu pobyć z rodziną. O, to, yy, nie chcę wchodzić na ten temat, bo to ciężki temat. No, właśnie. <laughs> Ale i tak znajduje Pan czas, żeby zrobić jeszcze coś ekstra. Takim ekstra na przykład było zbudowanie szopki przed konsulatem. Jaka jest historia tej szopki? Historia szopki, no to ona jest długa. Powiem, Dzień że Boże. jest długa. długa e, 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 pan konsul, e, dr Paweł Zyzak, bo szopka była w tym roku święta 2024-2025, mm -hmm. tak, był ten okres. Rok wcześniej to było kilka, ty, kilka tygodni, za, po prostu kilka tygodni przed. E, właśnie Bożym Narodzeniem. Telefon do mnie i Panie Prezesie, potrzebujemy szopkę. Ja mówię, ale okej, okay, jaką szopkę? Gdzie? Bo szopki można różne zrobić, nie? Wiem, tak za teraz, ale no Boże Narodzeniowo. Dobra. Ja mówię, tak, no, ale ja, no to ja słyszałem taki y, po prostu projekt, no mówię, y, okej, okay, dobra, ale to to też są, jakby to powiedzieć, potrzebne jakieś finanse, no bo to, to też kosztuje, nie? Mhm. No i dobra. No i skończyło się na tym. Ja mówię, no to jest za krótki czas, żeby to wszystko przygotować. Mhm. Mówię tak, jeżeli, jeżeli będziecie chcieli, to na przyszły rok ta szopka powstanie. Nie, jeżeli ten. No, i tak e, później tam e, mieli gdzieś z którego kościółka jakieś kawałki playwoodów, jakieś po prostu zrobili. No, ale jo, jo nie chciał czegoś takiego robić, e, takiego primitive. Można to musiało bo... być dobrze To, to, ja. to musiało to musiał wyglądać tak, jak to miała być sopka od górali, tak? to musiał być z góralski, nie? No, mhm. bo po niezuł się urodził, wsała się, nie? Pod Tatrami jest. pod To no, Wszyscy wiedzą, no, o tym, tak. No, to musiało to musiał mieć troszeczkę innego wyglądu, tak? Aha. No, pierw chodziło o samą szopkę, nie? żeby to była tylko szopka. No i co? No i później dogadaliśmy się. No to oczywiście zrobiliśmy tutaj projekt, no bo wiadomo, trzeba jakieś koszta ponieść. No ale co jak sama szopka, nie? Przecież do tej szopki potrzebne są postacie, figury. Mhm. A, no to ja dużo nie patrzyłem po prostu na to, czy, czy po prostu ile tych pieniążków było, Zruszyłem wszystkie na to, żeby te postacie zostały zakupione, żeby ta szopka naprawdę miała wygląd, żebyśmy się nie wstydzili jako górale, mm -hmm. jako Polonia, bo jak już powstała ta szopka pod konsulatem, to ona nie wygląda po prostu tak, jak ma wyglądać. No na tą szopkę przede wszystkim patrzą Amerykanie, którzy tam po tym Show Tak, tak, tak. Ten, ale... Także po prostu powiem tak, że ta szopka była... Po, wszystkie pieniądze, które otrzymałem z konsulatu poszły na zakup tych wszystkich materiałów, a praca została, to co stwierdziłem, że Bóg, honor, ojczyzna. Bóg, czyli ta szopka dla Boga, mm -hmm. honor za tą nom, jako góra, że my tak. tą szopkę postawili, a dla ojczyzny my zrobili wszystko, co my tylko mogli. Także te trzy słowa, które wypowiedziałem, że Bóg, honor, ojczyzna i, i ta szopka została zrobiona i, i dosyć długo tam nawet sobie stała, bo naprawdę dosyć długo ten także, także myślę, że to też się dobrym echem odbiło o, o naszym właśnie tutaj panu konsulu, o całej placówce, no bo to poszło na cały świat jako Ministerstwa zagranic Spraw Zagranicznych, mhm. że właśnie pod tym konsulatem, tym biuletynie ich całym, tym wszystkim, ta szopka tam zaistniała, nawet jakieś filmiki tam były, ha. różne porobione, a to też idzie jako... Przedstawienie naszej polonii, że, że jednak te wartości, te wartości tam, te nasze były pokazane. No ale jak już mówimy o szopce, to, to też muszę powiedzieć, że już od 2 lata w tym roku i w zeszłym roku, no, kolędy w konsulacie na spotkaniu opłatkowym no, były śpiewane tak. przez naszą dzieci i młodzież. Ostatnio zespół śpił. Aha a dwa lata wcześniej zespół Holni, czyli szkółka przy Zarządzie Głównym Związku pod Podhala. To Dziękuję. też jest zaszczyt i honor, bo ja wiem, że są inne zespoły polonijne, ja wiem, ja wiem. To było też chyba docenienie, jako tutaj placówki konsulatu, w stronę, jako tutaj nas, górali społeczności, mhm. I jest to budujące i, i my, my to doceniamy, że jednak taki był gest i na pewno no, prawdopodobnie niektóre zespoły polonijne zazdroszczą Ale tego dobrze. wyróżnienia. Ja mam nadzieję, że ta szapka to będzie tradycja kontynuowana dalej, że, żeby ona tam stawała pod tym konsulatem I, i żeby trwała. No tak to jest, że, że was nie trzeba dwa razy prosić I, i wy reagujecie zawsze na każde zawołanie tam, gdzie trzeba coś zrobić. to Zawsze jest odpowiedź. I, I ten dorobek, który przez 95 lat związek pod Hanon w Ameryce Północnej ma, jest przepotężny. Dlatego jest czego świętować, jest czego się cieszyć, jest czego gratulować. Dlatego gratulujemy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy dalszych sukcesów. Życzymy kolejnej kadencji, panie prezesie, żebyśmy mogli no, porozmawiać. Za następny rok, dwa i trzy, o kolejnych projektach, które, które będą zrealizowane również dzięki. dzięki ja też Panu. dziękuję, że mogliśmy wspólnie porozmawiać, przynajmniej częściowo no o, tym, o tym, co robimy, co działamy. No, już o historii nie ma czasu no mówić, kiedy, ale musimy powiedzieć, Związek Związek Podpchalan powstał. W 1929 roku. Mhm. Był to wielki ruch, bo już w Polsce Związek Podhalan trwał 10 lat, bo jest 10 lat starszy. Mhm. I tu właśnie przyjechał człowiek, delegat, można powiedzieć, właśnie Związku Podhalan, pan doktor Stefan Jarosz, który spędził dwa lata po to, żeby zrzeszyć Podhalan w jedną grupę. Chodziło o Związek Podhalan na, jako maczyna organizacja w Polsce, żeby Związek pod Hanan powstał właśnie w Ameryce. Zajęło mu to dwa lata, bo były wcześniej stowarzyszenia na Wojciechowie, na Stanisławowie, hmm. przy tych parafiach kościołów, gdzie były budowane przez naszych ludzi. Tam powstawały stowarzyszenia, one działały. Byli górale. Ale nie było jeszcze Związku po Północnej Ameryki, i tu trzeba to powiedzieć, że właśnie dzięki niemu, panu Jaroszowi, doktorowi tutaj, on przyjechał, poświęcił dwa lata. zasiął o ziarno. Bo jednak wiele spotkań, wiele projektów, o co mu chodziło, żeby jak ma działać, mm -hmm. po co powstaje, i ten, i dokonał rzeczy, która czasami jest niemożliwa. Z. Złączyć te grupy nie tylko tych górali skalnego Podhala, spisa, orawy, pienin i jeszcze dalej, bo nowo mhm. żywieccy górali, tak jak w Polsce. W tej chwili Związek Podhala ma oddziały w Krakowie, w Katowicach, w Warszawie, w Gdańsku. Wow. Dlaczego? Bo Ludzie, którzy wyjechali za chlebem, tak jak myśmy wyjechali za chlebem, albo nasi przodkowie, oni też z rodnej ziemi, z Podhala, wyjeżdżali do dużych miast zarobkowo, jeżeli oni się osiedlili. I ja stwierdzam teraz takie sytuacje, że wnuki prawdopodobnie w tej chwili, którzy patrzą na górali, tak, tam na Podhalu, mówią... 16 wieku, był gural, To dlaczego nam nie przysługuje prawo być góralem, mm -hmm. jak my jesteśmy z krwi i kości góralami? Tak. Tak? Nie dziadek, dół, wiesz, no nie? Geny, geny nam pozostały. A to, że mieszkamy w Katowicach, w Gdyni, w Warszawie, a znam nawet osobiście prezesów, bo poznałem ich w Polsce. <słuch> To jest niesamowite, to jest to samo, co i z nami. Powiedzą, tak. jak człowiek, który urodzony w Chicago, bo to już nasze dzieci urodzone w Chicago, wszystkie, które śpiewają, tańczą, tak? tak? Już nie ma tej emigracji, która była lata świeżej. 90. Nie świeżej. Ma. Nie ma. Jak, jak oni mogą być góralami, jak oni rodzeni w Ameryce, tak? Geny zostają, no i oni zostają góralami oczywiście. I miłość do ojczyzny, miłość I, do tej kultury. I, i właśnie ta, ta miłość przerada się to, że dziecko, które. Może same dzieci może nie do końca, bo jak jadą do dziadków jeszcze, jak są dziadkowie w Polsce, no to tak troszkę, ale już jak młodzież sobie jedzie, pozwala sobie jechać sam osobiście, pojechać do Polski, zwiedzić Europę, stwierdzają, że to jest całkiem inne kraje są. Ameryka jest całkiem inna, a Europa jest całkiem inna po prostu i, i później oni dopiero widzą, nie, te uroki, tą przyrodę, tą naturę, tą ślebodę, która tam jest po prostu, to oni to później zaczynają doceniać, i ta miłość później się odradza właśnie w nich, że wiedzą, dlaczego oni tak miło, że ci instruktorzy, którzy wpijali im co, cały czas, że trzeba tańczyć, trzeba ćwiczyć, po to, żeby później się to coś odrodziło w nich, że oni wtedy doceniają to wszystko, po prostu jeżeli już są dorosłymi się stają i wiedzą, dlaczego to było, po co to było robione i, i co najlepsze. W tej chwili nasza generacja już jest, można powiedzieć, wnuki, tak, rosną, tak? Już z tej generacji lata 90. 90 i 2000, tak? Mm. Największej, która była. Tak. I no jest trzeba stwierdzić, Łukasz, że ta generacja, która emigrowała, bo sam. moja babcia była rodzona w Pensylwanii. Hmm. Ona wróciła? E, nie. To było tak. Oni przy, przywędrowali ze Stanów Zjednoczonych. Do Europy, do Polski. No właśnie. I, i my do końca nie znamy, tu trzeba profesorowie, ci uczeni, oni muszą to badać po prostu. I z tego, co wiemy, ludzie, którzy przyjechali lata 90. na zielone karty, to wszystko, jeżeli odnalazłeś birth certificate, ACTU, a wszystko to jest, znajdzie się przede wszystkim w Pensylwanii. Mm -hmm to byłeś, po prostu ci prawo, ci przyzwalało na to, żeby otrzymać zieloną kartę na początku. Moje żony, babcia, też właśnie była rodzona w Ameryce i ona otrzymała obywatelstwo, bo się jej należało, bo była rodzona. Udowodniła swoje urodziny w Stanach Zjednoczonych, ale ona z rodzicami przyjechała do Polski jako dziecko. I właśnie w latach 90. przyjechała już jako starsza osoba jako pobrać obywatelstwo, i przez to ona założyła po prostu swoim córkom, swoim synom petycję o to, mm -hmm. żeby oni przyjechali. I teraz nie wiadomo, czy nasze, nasza, jako generacja, nasi dziadkowie, pradziadkowie, czy oni nie, nie byli części czy oni nie poprzyjeżdżali z Ameryki, osiedlili się, może po prostu cokolwiek, to jest, to jest po prostu temat magii. Tak, to każda ale... rodzina ma swoją własną tak. historię, swoją własną ścieżkę. Ale, ale są ścieżki po prostu to, że jeżeli ten właśnie Persyma jest wielkim bogactwem, w to, że tam można znaleźć akty urodzeń właśnie ludzi, którzy są naszymi pradziadkami, cokolwiek, można to odnaleźć, a a jednak są na to dowody, bo znam osoby, które na takiej podstawie właśnie, właśnie przyjechały teraz do Ameryki. No i teraz jesteśmy kolejnym jakby tym pokoleniem, które po prostu znowu jakby tak, ci do Polski, my z Polski ha, i kto tobie bardzo. nie wiadomo, czy nasze prawnuki nie pojadą do Polski. No, nie, nie wiadomo. No, dokładnie. Drodzy Państwo, pan Stanisław Sarna, prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej opowiadał o przepięknym dorobku, e, 95-letnim dorobku Związku Podhalan w Ameryce. Serdecznie gratuluję jeszcze raz, panie prezesie. Dziękuję. Proszę, zaczęliśmy po góralsku, to może skończmy po góralsku jeszcze raz. Bardzo proszę o parę słów do naszych słuchaczy. Uh, może zaproszenia na, na, na bankiet, na imprezy, które organizujemy. Słuchajcie, kochani, CPH. jakby się ktoś chciał jeszcze wybrać na bankiet, e, e, można jeszcze wejść na naszą stronę z Związku Hanem Północnej Ameryki, o której żeśmy nie mówili, bo my mamy też własne media. Mamy gazetę, mamy radio, tak. e, mamy nasz website, mamy Facebooka. Mhm. Także kto wbije po prostu tutaj Związek Podhala Północnej Ameryki, może wejść na Facebooka, może wejść na website, tam są wszystkie informacje, do kogo się zgłaszać, jeszcze jak do jutra zadzwonicie, to na pewno, na pewno się jeszcze miejsce znajdzie, ale nie gwarantuję, ale, ale trzeba spróbować, bo tam z tych miejsc zaczyna brakować, Tutaj, no bo jednak 95-lecie tu wszyscy razem, cała Polonia, będziemy świętować, także organizacje, instytucje, jest to szereg ludzi, którzy nas zaszczycą swoją obecnością, no i myślę, że warto, bo taki dorobek Organizacji, jaki jest Związek Potana Północnej Ameryki, no to myślę, że nie każda organizacja takiej dorobek też ma, mhm. y, żeby nie obrażać y, nikogo. Y, my się staramy wykonywać tą pracę jak najlepiej tak. i to, co jest naszymi właśnie tym priorytetem tej, tej działalności, to wykonujemy, to robimy po prostu, żeby, żeby nas było widać, słychać. No i co by świat pamiętał, że gorole są test tutaj w Chicago. A wącąnie dziękuję za 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 wysłuchanie. Tobie ukaza. za Zaproszenie, ja że mogłem tutaj troszeczkę łożnią Związku Kupothaanem powiedzieć. Wiadomo, nie robi się to na co dzień, bo wszyscy pracujemy, wszyscy robimy tutaj, ale przy takim czasie, gdzie będziemy świętować to wielkie święto, to też ich honor i zaszczyt, że takie gesty są, że trzeba porozmawiać o tym, co jest ważne dla nas wszystkich tutaj. Wielkie Bóg zapłać, trzymajcie się zdrowo. No i jak co, to spotykamy się w Fabryce na archer. Jeszcze raz wielkie Bóg z panie prezesie. Dziękuję bardzo. Stanisław Sarna, prezes Związku Podkalan w Ameryce Północnej.